Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, sytuacja wygląda, widzowie, tak, że ja wam jakiś czas temu powiedziałem, że jestem umówiony do fryzjera. I ten dzień, w którym miałem być umówiony do fryzjera, właśnie jest dzisiaj. I teraz powiecie, Szczypson, w takim razie, dlaczego dalej masz czapkę? Ponieważ okazało się, że nie przeszła mi moja rejestracja na wizytę u fryzjera i pojechałem na darmo. Okazało się, że nie mają mnie na liście i musiałem się zapisać dopiero na jutro. Ale na całe szczęście udało się, więc odcinki tutaj już niestety nie będą bez czapki, ale na plusie, ponieważ jutro dogrywam resztę rzeczy na plusa, na którego was serdecznie zapraszam, ponieważ odcinki na plusie codziennie o godzinie 14 z Robloxa, więc tam, jak chcecie zobaczyć moją fryzurę najszybciej, to w ciągu tych najbliższych kilku dni będziecie mieli okazję zobaczyć, więc zachęcam, wbijcie. Prawdopodobnie już tam jest jakiś odcinek, w którym jestem obcięty, więc wbijajcie po prostu, nie? A dodatkowo możecie wbić na Instagrama, ponieważ dobijamy tam 40 tysięcy obserwujących. Fajnie by było dobić do... właśnie w ten weekend na przykład. No, byłoby super. 40 tysięcy na Instagramie, a ja wrzucam wam jakąś fotę z okazji 40 tysięcy, jak robię salto. Żartowałem, ja nie umiem robić salta. Ale w dzisiejszym odcinku jesteśmy oczywiście na Palionowie, ponieważ no, dzieją się różne dziwne rzeczy, jak między innymi to, że musimy ogarnąć, co grozi synowi Paliona z tego powodu, że Lucifer go tu torturuje i tak dalej. Mamy mnóstwo różnych tutaj rzeczy, takich jak właśnie, jak to się nazywa, ten manekiny, które wiszą i tak dalej. No i trzeba zlokalizować, jaki jest powód tutaj czego wszystkiego. Tam w ogóle Davidson sobie stoi sympatycznie. Dobra, no ale musimy ogarnąć, o co z tym chodzi, ponieważ są... Co tu robi ten grób? Ej... Co? Czekajcie, czekajcie, bo zgłupiałem. Zgłupiałem chyba. Czekajcie, bo... Co to jest? Czego tu nie było? Czy tu jest grób syna Paliona i... O Boże, Lucifer zrobi tutaj jakąś taką akcję dziwną. Dobra, czekajcie, robimy tak. Zobaczmy, co tam jest w środku. Dobra, skrzynka. Czekajcie, zejdźmy niżej. Dobra, nie sięgnę jeszcze do niżej. Dobra. Książka tu jest jakaś. Okej, dobra. Zobaczmy, co tu pisze. Szukaj na swoim podwórku paczki. Co? Dobra, no to... Dobra, szukamy na swoim podwórku paczki. O nie, nie tutaj. To rozwalamy, jest tak. Dobra, murujemy to. Szukaj... Czekajcie, weźmy tą książkę tutaj. Szukaj na swoim podwórku paczki. Dobra, czyli... Czekajcie, tu jest moje podwórko. Więc poszukajmy jakiejś paczki. Czy jest tutaj jakaś paczka na... Jakiej paczki w ogóle? O co chodzi? Dobra, sprawdzam te skrzynki. Tu pod tym nic nie ma. Na moim podwórku. Ja mam bardzo małe podwórko tutaj. Dobra, to już... A to jest ostateczne zadanie. To już tutaj leży... Ile czasu? Ostateczne zadanie, dlatego przechodzę pod twój dom. O tym zadaniu możesz wiedzieć tylko ty. Ukryłem je w mojej bazie. Będzie ci... No, to już... To już kiedyś widzieliśmy. To już jest tutaj tyle czasu. Nie wiem, nie chce mi się tego sprzątać nawet. Dobra, tu też nic nie ma. Ej, dobra, czy... O jakie podwórko chodzi? Co jest grane? Co jest grane? Dlaczego? Dlaczego tutaj? Tu nic nie mam więcej. Dobra, to też jest niby moje podwórko, więc tu poszukajmy jakiejś paczki. To będzie prawdopodobnie jakaś skrzynka czy coś, w której będzie jakaś ważna informacja czy coś w tym stylu. Tutaj nie. Dobra, zobaczmy w sianie może, czy coś. Na... nie wiem o co chodzi totalnie. Ej, nie mam pojęcia. Na moim podwórku. No kurczę, tutaj... Nie wiem, nie widzę nic. O co chodzi? Szukaj na swoim pod... Ej, tu jest druga strona jakaś. Nie w Minecrafcie, w twoim... Co? Czekaj, czekaj, czy Lucifer w tym momencie chce mi powiedzieć, że schował jakąś paczkę przed moim domem, tu, w którym mieszkam? Dobra, widzowie, to mnie przerasta chyba. To mnie przerasta, ja nie wiem, co mam o tym myśleć. Nie wiem, naprawdę przysięgam, to jest powalona akcja. To jest mega powalona akcja. I... Nie wiem, dobra, czyli co? Czyli musimy po prostu zabrać kamerę i idziemy w poszukiwania w takim razie, tak mi się wydaje, no bo co ja mam innego zrobić? Ja pierdzielę, dobra, lecimy. Dobra widzowie, mam już kamerę, idziemy na dwór, tylko jest jeden mały problem, który teraz się zaczął, mamy niewiele czasu z tego powodu, że patrzcie, zaczyna padać i tutaj już mi się krople zaczynają pojawiać na oknie, o, chyba je będzie widać zaraz. No, w każdym razie widać, że coś tutaj kropi i to nie jest najlepsza informacja z tego powodu, że jeżeli zacznie padać, to ja nie ma szans, żebym znalazł tą paczkę, więc jest lipa totalna. Patrzcie, jak tu kropi. Jest już trochę wody. Nie jest dobrze, widzowie, a mi szkoda by było trochę aparatu. Dobra, widzowie, chodź! Jest moja siostra, pomoże mi szukać pewnie. O, jest też pies! Dobra, słuchaj, jest akcja taka. O, patrz, pies, chodź tu. Wariacie, kurde, dobra. Jest sytuacja taka, jest schowana gdzieś paczka tutaj na podwórku i musimy ją znaleźć. Musimy znaleźć paczkę, bo jest gdzieś schowana, tylko nie mam pojęcia gdzie. Gdzieś tutaj, a zaczyna padać, więc mamy niewiele czasu.
Jesteś gotowa? Tak. Jesteś gotowa? Dobra, no to rozpoczynamy poszukiwania. Ja nie wiem, ja na tym ogródku mało czasu spędzam, ty spędzasz więcej, więc powiedz, gdzie tu może być coś pochowane. Bo ja nie mam pojęcia. Dobra, idziemy poszukać tutaj, okej. Okay. Tutaj? Kurde, ale to ciekawa kryjówka, powiem ci szczerze nawet. Mówisz, że tu? Kurczę, ej, tu mnóstwo pokrzyw tu jest! Co jest? Nie, dobra, to tu może niekoniecznie. Tu może niekoniecznie. No dawaj, gdzie mogą być jeszcze? Pies, kurczę, co goni cię i gryzie po nogach. Dobra, gdzie może być jeszcze poukrywane coś? Pies w ogóle jak torturuje. Milo, zostaw ją. Zostaw ją, trzeba znaleźć paczkę. Szuka gdzieś po drzewach może, na drzewie gdzieś. Jest gdzieś na drzewie? Nie ma gdzieś żadnej paczki. Nie wiem totalnie, gdzie może być ta paczka, ale gdzieś jest ukryta na pewno. Tylko nie wiem gdzie. Na drzewie może sprawdzę. No, a na którym drzewie? Na tamtym. Dobra, no to idź, dawaj, sprawdzamy to. Milo, zostaw, chodź tu, chodź tu. Milo, ej. Chodź. No nie, ten pies jest jakiś odpalony. On tu atakuje wszystkich dookoła. Milo! Milo! Dobra, ten pies jest dzikus totalny. Dobra, jest tu gdzieś? Wariacie, mały, chodź tu, chodź tu. No, gdzie ty uciekasz? O kurde, zaczyna, burza jest. To może ja zejdę? Jak wali burza, szybko to się, mamy mało czasu. Jak nie znajdę tej paczki, to jest lipa. Potrzebujemy ją bardzo. Potrzebujemy ją bardzo, ty, bo ja zaczynam wątpić w swoje umiejętności rozpoznawania, gdzie coś może być ukryte. A czekaj, w tym twoim domku na przykład? Nie wiem, poszukaj gdzieś tutaj. Jest tam coś? Kurczę, ile tu jest rzeczy? Ile tu jest rzeczy? Jest coś! Jest jakaś! Jest paczka! O kurde, dobra, mamy paczkę. Co tam jest? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ja idę do domu to sprawdzić. Czy tu sprawdzamy? Dobra, tu sprawdzamy, chodź. Dobra, otwieraj, otwieraj paczkę. Co tu jest? Jakiś pluszak? Dobra, czyli jest pluszak. Jest pluszak, nie wiem co to jest, czekaj, wyciągnij to z tego. Wyciągnij to z tego. O kurde, co to jest? Nie wiem. Zaczyna coraz bardziej padać, nie? Nie wiem, jest tak pochmurnie. Dobra, mamy tu jakąś dziwną, nie wiem co to jest w ogóle. To jest jakiś, to jest jakiś ostrze, czy coś, jest zombie. Nie wiem, czy Lucyfer chce mnie nastraszyć, czy to co. Zombie! Nie wiem, może ta, i czekaj, tu jest jeszcze coś. O co tu chodzi z tym? O co tu z tym chodzi? Czekaj, trzeba to odpakować, ja jedną ręką nie potrafię. Tu, wyciągnij to jeszcze, czekaj. No trzymaj to, trzymaj to. Musimy to wyciągnąć tak. O kurde, co? To jest nóż, Tośka. To jest nóż. Żebyś go za bardzo nie wymachiwał w moją stronę. To jest nóż, czaisz? Ej, dobra, dziwna akcja totalnie. Czekaj, to trzeba tak schować, dobra. Nie wiem totalnie co mam o tym myśleć. Patrz, co jest tak, jakaś dziwna karta. Nie wiem, o co z tym chodzi w ogóle, ale tu jest jakby takie ostrze, więc to jest totalnie dziwna akcja. Jest zombie również i jest nóż. To mnie przerasta w tym momencie. Ktoś wysłał mi taką paczkę i nie mam pojęcia, o co w niej chodzi. Nie wiem, co mam z tym zrobić. Ja to chowam, napiszcie mi w komentarzu, co o tym sądzicie. To nie wiem, w następnym odcinku coś porozkminiamy z tym, ale nie wiem, co to jest. I skoro Lucyfer zna mój adres zamieszkania, no to w takim razie moje bezpieczeństwo w Minecrafcie jest zagrożone, a teraz okazuje się, że jestem zagrożony również tutaj, w miejscu, w którym mieszkam. Jeszcze jest burza. Zawsze jak jakieś rzeczy się działy w Minecrafcie, to była burza, jak działy się złe rzeczy, i teraz ja tutaj coś robię i również jest burza. To jest powalone. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Widzimy się jutro o godzinie 19:19. Zapraszam na plusa. Tam są odcinki z Robloxa i tyle. Jest, nie jest kolorowo, widzowie. Widzimy się jutro. Pozdro.